Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek poradnika gracza. W dzisiejszym filmie odejdziemy troszeczkę od tematu akcesoriów dla graczy i porozmawiamy o temacie równie popularnym, ponieważ będą to głośniki Bluetooth. Na moim kanale testów takich głośników nie brakuje, było ich już przynajmniej kilkanaście, więc jest w czym wybierać, możecie zawsze sobie te recenzje przypomnieć. W tym celu zapraszam Was do playlist, gdzie tam wszystko jest pogrupowane. Natomiast zaproponuję Wam dzisiaj kilkanaście świetnych głośników Bluetooth w trzech kategoriach cenowych. W większości są to urządzenia, które sam miałem okazję testować, dlatego wiem po prostu, co potrafią, jak są wykonane i czy są warte swojej ceny. Będą głośniki dla osób niechcących przepłacać, czyli takie kosztujące do 100 zł, nawet od 50 paru. Będą też głośniki znacznie bardziej zaawansowane, zapewniające lepszą jakość dźwięku, lepszą jakość wykonania i ciekawe funkcje oraz głośniki dla najbardziej wymagających użytkowników. Dlatego myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a ceny wszystkich modeli sprawdzicie w opisie filmu. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Głośniki Bluetooth na każdą kieszeń. Kategoria ta przeznaczona jest dla oszczędnych użytkowników, którzy nie planują na taki głośnik wydać kilkuset złotych. Jednak od razu trzeba mieć na uwadze, że głośniki za kilkadziesiąt złotych pod wieloma względami nie mogą konkurować z modelami bardziej zaawansowanymi. ART AS-B01. Bez wątpienia jest to jeden z najmniejszych i najtańszych głośników Bluetooth na rynku. Znajdziemy też nieco tańsze modele, ale ten akurat głośnik miałem okazję testować. Urządzenie ma cylindryczny kształt i wykonane jest dość ładnie. Do jego konstrukcji użyto w miarę dobrych tworzyw. Obudowa głośnika przypomina wyglądem szczotkowane aluminium. Posiadając moc 3 W i baterię o pojemności 300 mAh, głośnik jest w stanie działać nieprzerwanie przez kilka godzin. Jednak większej imprezy przy nim nie zrobimy. Idealny do używania dla jednej, dwóch osób z niewielkiej odległości. Zapewnia dźwięk na co najwyżej podstawowym poziomie jakości. Za to ma wejście na podłączenie urządzeń przewodowo oraz wbudowany mikrofon. Skullcandy Soundmine. Niewielki głośniczek kształtem przypominający minę przeciwpiechotną. Jednak w przypadku tego urządzenia ma spotkać nas eksplozja dźwięku. Trzeba przyznać, że wygląd głośnika jest naprawdę oryginalny. Do tego całość wykonana jest z solidnego tworzywa. Dzięki dość mocnej baterii wewnętrznej potrafi grać do 8 godzin, dostarczając dźwięk przyzwoitej jakości. Na głośniku umieszczono m.in. regulację natężenia dźwięku i włącznik. Waży jedynie 155 gramów i dzięki niewielkim rozmiarom możemy go przynosić nawet w kieszeni. Rapu A300. Ciekawy głośnik w postaci sześcianu. Bardzo ładnie i solidnie wykonany. Posiada aluminiową obudowę. Głośnik występuje w kilku kolorach. Przydatną cechą jest posiadanie przez to urządzenie czujnika NFC. Co ciekawe, możemy do tego głośnika podłączyć dwa urządzenia jednocześnie. Dzięki wejściu bezpośredniemu dźwięk możemy przesyłać poprzez Bluetooth 4.0 lub przewodowo. Bateria wystarcza na słuchanie muzyki nawet przez 12 godzin. Głośnik posiada także mikrofon. Biorąc pod uwagę urządzenia niedrogie, jest to moim zdaniem jeden z najlepszych głośników na rynku. Niewielki, świetnie wykonany i posiadający zaawansowane funkcje. Zapewnia dźwięk na przyzwoitym poziomie. Vibe Tribe Troll 2.0. Nietypowa konstrukcja zapewniająca dźwięk poprzez wibracyjną podstawkę. Głośnik ten gra jedynie w kontakcie z powierzchnią. W zależności od powierzchni, czy jest to blat, biurka, szkło, metal, dźwięk potrafi być nieco inny. Głośnik zapewnia mocny dźwięk o mocy aż 10 W. Wykonany jest solidnie. Aluminiowa obudowa nadaje mu eleganckiego wyglądu i zapewnia wytrzymałość. Ceną za dużą moc i świetnej jakości dźwięk jest szybsza utrata energii. Głośnik potrafi zagrać jedynie przez około 4 godziny. Dzięki technologii dźwięku 360 stopni uzyskiwanemu poprzez wibrację głośnika jest to świetna propozycja dla osób poszukujących czegoś innego niż zwykle. Przechodzimy do drugiej kategorii. Głośniki o znakomitym stosunku jakości do ceny, zapewniające mocny dźwięk wysokiej jakości oraz ciekawe funkcje dodatkowe. Jabra Soulmate. Głośnik ten cechuje się bardzo wytrzymałą obudową z gumy i mocnym dźwiękiem. Kryje w sobie głośnik niskotonowy z pasywną membraną oraz dwa głośniki wysokotonowe. Urządzenie posiada wzmacniacz. Całkowita moc wynosi 9 W. Dzięki specjalnej aplikacji posłuchamy muzyki z tego głośnika w standardzie Dolby. Jabra Soulmate
komunikuje się poprzez łącze Bluetooth w wersji 3.0 oraz posiada czujnik NFC. Wykorzystano w nim liczne technologie poprawiające dźwięk, chociażby DSP. Głośnik posiada wydajną baterię, pozwalającą posłuchać muzyki do 8 godzin. W urządzeniu nie zabrakło również mikrofonu oraz przewodu do bezpośredniego łączenia go z urządzeniami mobilnymi. Beats Pill 2.0. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głośników na świecie, szczególnie w komplecie z oryginalną podstawką. Druga wersja Beats Pill posiada ciekawe cechy. Łączy się z urządzeniami Bluetooth, jednak możemy także połączyć ze sobą dwa głośniki Beats Pill 2, uzyskując większą moc dźwięku. Dość wydajna bateria pozwala na słuchanie muzyki do 7 godzin. Głośnik przy niewielkich rozmiarach zapewnia mocny dźwięk dobrej jakości. Nie zapomniano w nim także o mikrofonie i możliwości podłączenia urządzeń przewodowo. Skullcandy Air Ride, kolejny głośnik z militarnej kolekcji. Po dźwiękowej minie mamy większe i znacznie potężniejsze urządzenie. Głośnik jest niezwykle solidnie wykonany i odporny na warunki pogodowe. Bateria pozwala na odtwarzanie muzyki aż przez 14 godzin. Jakość dźwięku jest na bardzo wysokim poziomie, więc przy jego pomocy rozkręcimy imprezkę. Największą zaletą tego głośnika jest wodoodporność. Głośnik posiada możliwość parowania z dwoma urządzeniami jednocześnie. Luxa 2 Groovy. Solidnie wykonany głośnik. Posiada aluminiową obudowę i niepowtarzalny wygląd. Dzięki kawałkowi skórzanego paska możemy go łatwo przenosić. Pasek ten nadaje mu także charakteru. Groovy zapewnia łączność Bluetooth lub przewodową. Wyposażono go także w mikrofon. Możemy z niego korzystać także za pomocą specjalnej aplikacji. Głośnik posiada baterię o pojemności 1800 mAh. Pozwala to na słuchanie muzyki nawet do 10 godzin. Zdecydowanie jeden z najładniejszych głośników na rynku, jeśli ktoś lubi oldschoolowy wygląd. Ostatnia kategoria to urządzenia najdroższe, jednak oferujące posiadaczom nieprzeciętną jakość dźwięku, świetny design i wykonanie z materiałów najwyższej jakości. Soundblaster Roar 2. Ulepszona wersja głośnika. Zawiera aż 5 membran, w tym subwoofer oraz 2 wzmacniacze. Całość zamknięta jest w stylowej i wytrzymałej obudowie. Soundblaster Roar 2 to przede wszystkim mocny i bardzo dobrej jakości dźwięk. Urządzenie posiada potężną baterię. Jej pojemność to aż 6000 mAh. Jednak moc dźwięku reprodukowana przez ten głośnik pozwala na jedynie 8 godzin słuchania muzyki. Głośnika możemy użyć także jako powerbanku i naładować nim telefon czy tablet. Głośnik ten posiada ogrom funkcji, m.in. tryb NFC, możliwość przewodowego podłączenia urządzeń, a nawet możliwość podłączenia do PlayStation 4 czy do komputera PC. Działa wtedy jak zewnętrzna karta dźwiękowa. Znajdziemy tutaj także wbudowany dyktafon, odtwarzacz plików MP3 i slot na kartę microSD. Na dobrą sprawę Soundblaster Roar 2 to znacznie więcej niż głośnik. To centrum multimedialne. JBL Charge 2. Firma JBL jest cenionym producentem sprzętów audio. Głośnik Charge 2 ma kształt tuby i jest bardzo ładnie wykonany. Wyposażono go w potężną baterię o mocy 6000 mAh. Pozwala to nie tylko na korzystanie z głośnika przez 12 godzin, ale także podłączenie do niego urządzeń i ładowanie ich. Jakość dźwięku, jak na JBL przystało, jest świetna. Głośnik emituje także bardzo mocny bas. Ciekawostką jest tryb Social Mode, dzięki któremu 3 użytkowników może podłączyć się do głośnika jednocześnie i na przemian odtwarzać muzykę. Bose SoundLink Mini 2. Jeden z najbardziej niesamowitych głośników Bluetooth na rynku. Ciężko uwierzyć, że urządzenie tak niewielkie potrafi generować tak głośny i czysty dźwięk. Do tego posiada wytrzymałą i elegancką obudowę z aluminium, mocną baterię pozwalającą na odsłuch do 10 godzin i funkcjonalny panel sterowania. Nie zabrakło także wbudowanego mikrofonu, sterowania za pomocą funkcji głosowych oraz przydatnych akcesoriów, chociażby ładowarki sieciowej. Głośnik Bose to przede wszystkim niesamowicie czysty dźwięk oraz mocne basy. Marshall Acton. Acton jest głośnikiem Bluetooth, czyli możemy się z nim połączyć i odtwarzać muzykę bezprzewodowo. Jednak jest tak potężny, że potrzebuje ciągłego zasilania sieciowego. Głośnik ten posiada 2 9-watowe tweetery oraz 25-watowy subwoofer. Waży aż 3 kg, jednak potrafi zapewnić nagłośnienie na naprawdę sporą imprezkę.
fakt, że nie zabierzemy go ze sobą w teren, jest w pełni rekompensowany świetną jakością dźwięku oraz pięknym, oldschoolowym wyglądem. Na uwagę zasługuje także panel sterowania ze szczotkowanego aluminium, wyposażony w 3 analogowe potencjometry i stylowy przełącznik zasilania. Acton pozwala także na przewodowe podłączanie urządzeń. No i to by było na tyle. Moje propozycje już za nami. Jak widzieliście, głośnik Bluetooth można kupić za bardzo niewielką cenę. Jednak są to głośniki do najbardziej podstawowych zastosowań dla użytkowników nie wymagających najlepszej jakości dźwięku, najlepszej jakości wykonania. Po prostu głośniki podstawowe. Według mnie druga kategoria to głośniki najlepsze stosunkiem jakości do ceny, czy takie po prostu nie najtańsze, ale też znowu nie najdroższe, jednocześnie zapewniające dobrą jakość i dźwięku, i wykonania, i dodatkowych funkcji. Jeśli nie przerażają Was wysokie ceny, a chcecie mieć dźwięk i wykonanie najwyższej jakości, to głośniki z trzeciej kategorii są dla Was. Pamiętajcie, że ceny wszystkich sprawdzicie w opisie filmu. Jeśli macie propozycje na kolejne poradniki, oczywiście piszcie, wszystko jest jak najbardziej brane pod uwagę. A filmy staram się robić właśnie pod Wasze potrzeby. Bardzo uważnie wysłuchuję Waszych próśb, czytam Wasze komentarze. Nawet jeśli nie na wszystkie daję radę odpisać, to staram się właśnie odpowiadać w formie filmów, poradników i innych materiałów. Jeśli poradnik Wam się podobał, przydał, łapkujcie, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!